Cześć Wam. Ostatnio testuję takie bardzo fajne urządzenie, które się nazywa DPF Control. A co ono robi? Jak sama nazwa wskazuje, informuje nas o tym, kiedy rozpoczyna się proces wypalania DPF-u. A informuje nas po to, żebyśmy przypadkiem nie zgasili silnika. Bo jak zgasimy silnik, to paliwko pójdzie nam do oleju. To paliwko, które by było dopalone i poszłoby do filtra cząstek stałych, to dostanie nam się do oleju i rozrzedzi nam olej, a to jest bardzo niezdrowe. To urządzonko to jest takie bardzo proste urządzonko. Składa się tylko z kostki takiej OBD z jednym przyciskiem. Od tej kostki poprowadzony jest kabelek i na końcu zakończone jest diodą. Wpinamy sobie kostkę OBD tutaj do złącza OBD. Prowadzimy kabelek do góry i wychodzi nam dioda tutaj przy słupku A. Pokażę Wam, jak to wygląda. To sprytne urządzenie, kiedy wyczuje, że dopala nam się DPF, to zapika nam trzy razy i zaświeci nam się dioda. I wtedy wiemy, że zaczyna nam się wypalać DPF. Ta dioda zgaśnie dopiero wtedy, kiedy przestanie nam się dopalać DPF. Wtedy wiemy, że możemy samochód zgasić. To urządzonko ma też dwie jeszcze takie proste funkcje. Jak wciśniemy przycisk, który znajduje się na tej kostce OBD, to wtedy urządzonko zapika nam tyle razy, ile mamy gramów sadzy. Czyli na przykład jak mamy 8 gramów sadzy, to zapika nam 8 razy i zaświeci się 8 razy. Taka dodatkowa prosta funkcja. W Skodzie Superb, w której jestem, z silnikiem 2.0 TDI, wygląda to tak, że przy 21 gramach sadzy ten proces dopalania się rozpoczyna. Trzecia funkcja tego urządzenia jest taka, że jak wciśniemy sobie długo ten przycisk, który znajduje się na kostce OBD, to wtedy kasują nam się błędy. No, tak to inżynierowie od tej kostki zrobili. W sensie kasują nam się wszystkie błędy takie systemowe, które mamy. Oczywiście, jeżeli mamy błędy takie stałe, których nie da się skasować, no to takim nam nie skasuje. Czyli działa jak komputer, jak kasowanie, szybkie wymazywanie błędów w komputerze. Wrzuciłem post na grupę Skody Superb o tym, że właśnie używam tego urządzenia. Pytałem użytkowników, co o nim sądzą. I tak, ci, którzy użytkują, to chwalili bardzo to urządzenie i mówią, że już nie potrafiliby wyobrazić sobie życia z dieslem bez tego urządzenia. Była też grupa, która nie używa tego, ale mówią nie, zdecydowanie nie, bo ja sam wiem, kiedy mi się dopala DPF. Oczywiście możemy poznać, kiedy nam się dopala DPF, rosną obroty, ale rosną też obroty w wielu innych przypadkach, kiedy po prostu silnik potrzebuje dodatkowego prądu, kiedy na przykład w lato stoimy i klimatyzacja potrzebuje dodatkowo prądu, kiedy ogrzewanie potrzebuje dodatkowo prądu, generalnie te obroty zbliżają się do 1000. I to jest nieprawdą, że na przykład jak się dopala DPF, to są równo 1000, a jak coś innego, to poniżej 1000, bo wielokrotnie sprawdzałem, że te obroty się różnią w zależności od wielu czynników, między innymi temperatury zewnętrznej. Także ciężko jest określić ten moment, w którym nam się wypala DPF. Znaczy da się, ale trzeba się nad tym bardziej zastanowić. Na przykład gasimy samochód, mamy podwyższone obroty. No i co? I te obroty się utrzymują wyższe. Nie wiemy, czy nam się dopala DPF, czy nie. No to możemy wyłączyć klimatyzację, przegazować go. Jeżeli obroty spadną, no to znaczy, że to nie był DPF. Jeżeli zostaną i otworzymy szybę, będzie słychać takie dodatkowe dudnienie troszeczkę, no to będzie oznaczało, że dopala nam się DPF. Ale po co tak kombinować? I podejrzewam, że Wasza żona też nie będzie kombinowała z nasłuchiwaniem się, kiedy to jest DPF, a kiedy nie DPF, tylko po prostu zgasi ten silnik. Jak możemy sobie kupić takie proste urządzenie, lampka nam się zapala, to wiemy, że raczej nie powinniśmy gasić samochodu. I tyle. Były też takie głosy, że za 200 zł, Matko Bosko, taka kostka, nic ona nie pokazuje, tylko mi dioda pyka. Rzeczywiście urządzenie skomplikowane w XXI wieku. Ja mogę mieć tutaj kostkę OBD za 8 dych z Chin i aplikację typu Car Scanner czy jakąś tam WAG DPF
i mi pokaże o wiele więcej. No pokażę wam, tylko że na co dzień chyba nie będziecie przy każdym włączaniu silnika, czy przy każdej jeździe łączyli się kostką OBD z telefonem, wpisywali tam profil, ustawiali profil samochodu, przechodzili do zakładki DPF, minimalizowali aplikacji, żeby wam tam to pokazywało, bo z tym jest za dużo pierdzielenia się. A tu mamy diodę wystawioną, od razu wiemy, co się dzieje. To jest do informowania. Ten DPF kontrol jest do informowania, a oczywiście możecie mieć inne tam kostki z programami i możecie się nad tym doktoryzować, kiedy się przy ilu gramach się dopala, przy ilu się nie dopala, czy sadza zmierzona, czy jakaś tam inna zapełnienia. Niektórym to jest potrzebne do szczęścia, niektórzy chcą to wiedzieć, inni nie chcą. Inni po prostu chcą znać moment dopalenia się DPF-u i to im wystarczy. Dlatego też trzeba rozgraniczyć, czym jest to urządzenie, a czym nie jest. Nie jest to skaner jakiś diagnostyczny, tylko to jest urządzenie do informowania. Po to ma diodę z sygnalizacją, żeby informować i moim zdaniem fajnie się to sprawdza. Jeszcze też mam taką dygresyjkę, że część ludzi w ogóle mówi, po co to wszystko z tym DPF-em gasić, nie gasić. Ja wyjadę raz na jakiś czas, depnę mu na trasie i DPF mam załatwiony, święty spokój. A guzik, prawda, bo DPF sam sobie wybiera moment, kiedy się będzie dopalał, a kiedy nie. To, że mu depniecie nawet przez 200 km, to nie znaczy, że on się wam dopali, ten DPF. I wielokrotnie już to urządzenie mi pokazało, że robię trasę około 400 km, jest cisza, nie dopala się DPF, natomiast jestem 5 km od domu i bach, lampeczka. I muszę pod domem czekać te parę minut, żeby on się dopalił. Oczywiście fajnie, że mnie informuje tam kilka minut przed dojechaniem do domu o tym, że się zapalił, to wtedy ja mogę zwiększyć obroty i już nie czekam tak długo przed domem, nie czekam 15 minut zanim on się dopali, tylko powiedzmy tam 4 minuty, coś takiego, tak ostatnio miałem, bo mój DPF dopala się co około 420 km i właśnie fajnie mogę to kontrolować poprzez ten DPF kontrol, bo po prostu jak mi się skończy dopalać, kasuję sobie tutaj licznik ten dodatkowy i mi pokazuje. I teraz już wiem, że co około 420 km będzie mi się dopalał. Co tam jeszcze? Aha, ja mam DPF po regeneracji. I były takie wątpliwości, że ludzie mi mówili, że nie, regeneracja to nic nie daje, bo zaraz znowu będzie ci się co chwila dopalał. Jeżdżę już sporo i mówię, cały czas przy około 400 km przebiegu mi się dopala, co 400 km. A teraz najważniejsze, bo jeżeli chcecie kupić takie urządzonko, to na hasło Calvat, które wpiszecie na stronie MS Group, tam gdzie jest okienko, żeby wpisać kod rabatowy, to jak to tam wpiszecie, to dostaniecie 10% rabaciku. Ja link do tej strony MF Group wrzucę w opisie do tego filmiku. No i co? To na tyle, bo urządzonko jest proste, nie ma co się o nim rozgadywać. Ma trzy proste funkcje, z czego jedną najważniejszą, czyli informacyjną. Ja też takie urządzonko kupiłem mojemu tacie do swojego diesla i też jest zadowolony, także kupujcie, monitorujcie i ten. Widzimy się w następnych odcinkach. Dajcie suba, łapę, komentarz i w ogóle, żebym wiedział, że te filmiki są komuś na coś w ogóle potrzebne. Trzymajcie się, naryczka.